twoja żona nigdzie się skrzyczała. Powiedziała, że maska, że głupi, że się za mnie ze wstydu umieli. Kiedy wreszcie zmądrzeje już raz, a na świecznym tle sprawa powstała, poprosiłem poziomów, niech kupi. Zdziecinniałeś, powiada, gdzie się myślisz, jak leci ten czas. I wyschnąłem, dopóki już polecie, po wakacjach, po słońcu, po Boże. Już się szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona, przepraszam, i piotra. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. A mnie jest szkoda lata. Idę tych złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie. Chodź łapki, chodź łapki. A mnie na łapki tutaj. Myju, myju, myju. Myju, myju, myju. Tak? A jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce, naprawdę żal. To za jak świecie fajnie umalowała. Najdroższy nagle odszedł. Zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi. Żali nieba, po którym płyną smutne jesienne mgły. Człowiek pensję ma gorzej niż marna. 200 złotych miesięcznie niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król jaki żyć. Słońce grzeje, opada za darmo. Wisłę grafi zbasz w każdą niedzielę. Tak i dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chcę się mieć ani nic. Jesień owszem jest piękna, bogata. Bardzo strojna i pełna kolorów. Ale skąd jesieni do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów jeszcze trochę zima przyleci. Pewna świat zawielu zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa. Jakaś Wisła i koncert i las. Janusia, tam nie wolno tak głęboko. Thank you.
Twoje dłonie w przytuleniu, zamyśleniu, zakochani i dobrze wiem, u jesieni. Dawno szedłem tędy z tobą, jak nas szumem fali, jak ramieniem objął. A przy twarzy, Dziadek to mi pranie. Tak. Dziadek. Chyba. Za tobą. Wspominamy, rozmyślamy, weź tego psa tam, kurde. Nie wiem, pewnie z tego, co pod koła wpadło. Co? Z tego, co pod koła wpadło. Ale nie, to jest kiełbasa surowa, będzie ono czy jakoś? Powiedziałem kobiecie, że chcę kiełbasę na grilla i dała mi tą. Nie no, chyba normalna kiełbasa, kurczę, na grilla. Chcesz iść tam? Kio. No ale gdzie? No gdzie? No gdzie? Chłopie, ty już się napił tyle, że można już. Na cały rok można już. Hej. Ty siedź grzecznie, bo zrobisz bam. Tak? Zrobisz bam i będzie ała. Umiesz pływać, nie umiesz? Utopisz mi się, chłopie. Ty mi się utopisz, na brzegu mi się utopisz. No. No. No i co? No i co? No i co? No, 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 ej. Aha, o to ci chodzi. O to mi chodzi. Widzisz drana. O to mi chodzi. Iu. Ej, co? Co? Napiłeś się? Co? Napiłeś się? Tak? Tak. I rybka. No. Ej. Tak, a co? Ej, jo! Jo! I bok! Dobra, dość tego. Chłopie, ty mi się utopisz. Nie. Dość tego. No. Ale woda ciepła. Idziemy. Yo. Ej. Ty. Nurek. Normalnie. No właśnie widzę, co on kombinuje. Normalnie są pod wodą. Nie by chciał włożać. Zobacz.
Dwie dziewczynki grzeczne, a ty co? A ty co? No. A ty co? 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 Nic! No to jak nic, to co? To co? 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 A ty chuligan co? Ja wiem co. Tam by się wlej tam, no. Ciekawe jak w Stanach. Na baranach. Co? Ciekawe jak w Stanach. O, w luz. Typo, uciekła. Chodź teraz chłopczyk sobie pochłonę. Uciekła Janusia. Co? Trochę tą inwestycję. Żamprami w zimie jeździliście? Patrz, żamprami z filtrami. Nie, zimą jeszcze nie. Zbredne auto w zimie. Wiesz co, kiedy... Teraz niedawno. Ja pamiętam tego skrzypyka z Propolsamu, jak wiozłem, to myślałem, że się zapłaczę, ale to już była nie dość, że ruina, to on jeszcze był na letnich oponach. A ja jechałem, kurde, po takiej ślizgawicy, zakręt 20 na godzinę, ja mu lekko wgazam i dupa do rowu leci. On jeszcze na pusto szedł, kurde, ta dupa lekka, to cuda się z nim działy. Ja wtedy z tego Sosnowca, kurde, do tego, do Bierunia, żeby dojechać, tak mówię... To Mercedes ma ten. No, Sprinter. Gdzie? Mercedes Sprinter był. Aha. Nie pamiętam. Jednego busa Sprintera tam jest. Fakt, że to było rozlajerowane, to było kurde strasznie, strasznie zużyte. No, ale kurde ten tylny napęd tam i pusta paka w zimie, jeszcze letnie opony, to było bardzo nieszczęśliwe połączenie. To było strasznie się jechało. To wszystko wyjdzie. To jest za trzeci. Może się nam. Ale... Dając im te auto, nie powiedział, że to jest ich pół do początku. Na nic. Komu? No wiesz, no Paweł tam mało. Adaś i ten Darek. Wiesz. Adaś i Darek? Z IT? Nie. Adasia nie pamiętasz? No, dobra, no Darek mi nie pasował w tym wszystkim. Darek, no to za ciebie, nie? Trzysz bieg na to. Po co mi to? No, myślałem, że o Darusia z IT chodzi i tak się zastanawiam, kurde, co Daruś z IT, czy czemu Daruś z IT dostawał to? Bo tam Adam już na IT nie chodzi, nie? Wiesz co, nie wiem. Tak naprawdę to w sklepie go nie ma. Babcia, papusia? Gdzie? Tak, to co? Co się chowie, kurde? Co, same dzieci na kampingu? Na kampingu były. Adaś na prawo jazdy. Adasz? Na prawko? No. Ty miał kolegi. No z przyczepom już poszalał. No, zobaczymy co będzie znaczek. Tego właśnie z Prisma, wiesz, ze skrzyniowa na to już trzeba mieć, nie? Co? Bo jest... No nie Stachu, to nie wiem, bo inny jest. Na bliźniakach jest, bo jak to jest na bliźniaku. No na bliźniaku. No i co, na Bena to nie pojedziesz. No to kurde dziwne auto. Zaczął chodzić, nie? Bianka, przestaniesz. Obraź się, tak jest. Wiesz co, no właśnie tak się zastanawiam. Auto niewiele większe od jumpera, a inna kategoria prawa jazdy. Trudniej kierowcy znaleźć. To jest raz, a druga sprawa, że wiesz, wszystkie fiatole i tak dalej musisz płacić. Tak jest. To jest niewiele większa paka, a kurde jest dużo... No, to w Stradzie tak samo już cię kasują za... Dużo obciążeń jest do tego, nie? Nie, za dużo, ale dla siebie 2 tygodnie zniknąłem to konto.
nas liczyła klasa 30 ludzi, a dawała mi 100 ludzi. To jest tylko ściema, wiesz? Lala, gdzie idziesz? No, do wody.